części w tym momencie odbywają się demonstracje tego typu poparcia dla demokracji w Toruniu i w Bydgoszczy. Tu usłyszeliśmy oddolne hasło, że również grudziądzanie chcieliby się spotkać i pokazać tak naprawdę, że nie są bierni, że chcieliby tutaj też pokazać, że jednak są przeciwko tego typu działaniom, które się obecnie tworzą. Przyszliśmy zademonstrować jako obywatele swoje poparcie dla demokracji i dla konstytucji. Przeciwko czemu się sprzeciwiacie albo co chcecie podkreślić swoim byciem tutaj, swoją obecnością? Tylko i wyłącznie sprzeciwiamy się przeciw łamaniu konstytucji. Chcemy żyć w państwie prawa, chcemy, aby demokracja w tym kraju rządziła, żeby każdy obywatel miał takie same prawa do życia w tym kraju, bez narzucania nam jakiejś jednej odgórnej, właściwej drogi, sposobu na życie. Nie próbujemy obalać rządzącej władzy, jak najbardziej poważamy i szanujemy wyniki wyborów. Natomiast jako obywatele nie zgadzamy się z tym, co się w ostatnim czasie dzieje i temu się sprzeciwiamy. Witam Polaków pierwszego sortu, ja też się do Polaków zaliczam. Mam nadzieję, że się nie uduszę do końca mojej wypowiedzi. Jestem przeziębiony, ale uważałem, że moje miejsce jest właśnie w tej chwili tutaj z Państwem. Dlaczego zdecydowałem się przejść dzisiaj tutaj na rynek i... Rozumiem, że przyszła Pani zademonstrować dzisiaj swoje poparcie dla KOD-u. Nie. Nie popieram KOD-u. Przyszłam zobaczyć, kto będzie bronił tej demokracji w moim mieście, kto stanie w pierwszym szeregu, kto będzie wniósł najgłośniejsze, największe transparenty i jakie będą padały hasła. Ponieważ ja w tym mieście próbuję od 8 lat prowadzić wszelką możliwą działalność społeczną, rozwijać inicjatywy obywatelskie i chyba jak mało kto czuje się w tym mieście zduszona. Ktoś tą demokrację dławi na wszystkich możliwych szczeblach, bo jeżeli byłaby ta demokracja, o którą się dzisiaj tak ci, którzy pójdą w pierwszych szeregach, upominają, to w tym mieście byłyby debaty społeczne, byłyby fundusz obywatelski, regulamin pisany przez obywateli, a nie przez urzędników. W związku z tym, jeżeli w pierwszych szeregach pójdą ci, którym ograniczenie i zduszanie tej demokracji zawdzięczamy, będę uważała tych ludzi za hipokrytów. Proszę Państwa, jaka to w tej chwili jest demokracja? Chcecie dalej rządu PO, PSL? Dość lat się dzieli. Chcecie dalej, żeby PO zabierało nam zasiłki ze 6 000 cztery, a teraz to zera będą. Daliście nam rewaloryzację dla emerytów 4 zł. Co żeście zrobili? Dobrze, że PiS wkroczył na arenę, że rozwali to Białorusi. Każdy ma prawo zawrzeć głos. Jaki wymiar ma to spotkanie tutaj w dniu dzisiejszym pana jako nie posła, ale jako właśnie obywatela? Jako obywatela, dokładnie tak. Poczułem się w obowiązku do tego, żeby dzisiaj być razem z obywatelami, ponieważ Komitet Obrony Demokracji to jest inicjatywa oddolna, która tak jak widać w ciągu 1,5 dnia tak naprawdę zebrała się, co widać, ile jest osób na rynku. Widać, że jest absolutna potrzeba, konieczność, żeby tutaj być, żebyśmy wspólnie mogli po prostu zademonstrować, zaprotestować wokół tego, co się w Polsce dzieje, że jesteśmy świadkami takich wydarzeń i widać, że to nie jest przypadkowe, że akurat tak naprawdę bezwzględnych działań, no jesteśmy tutaj, to jest ponad, no nie wiem, ze 200-300 osób, no to jest bardzo dobra, dzień dobry, bardzo dobra informacja dla nas wszystkich. Ale szanowni Państwo, jesteśmy tutaj po to, żeby nie manifestować w sposób ordynarny, brutalny, tylko pokazać po pierwsze, że jesteśmy jednością, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, że potrafimy wznieść się ponad podziały polityczne i że potrafimy mówić jednym głosem. No panu chyba demonstracja się nie podobała, bo trochę pan tutaj zagłuszał ją, jak to mówi. Jest to demonstracja w obronie demokracji, czyli jako obywatel, jak zaznaczał, jako obywatel przyszedłem popatrzeć po prostu i również w głośny sposób, podobnie jak organizatorzy, używając mikrofonów nagłaśniających urządzeń, po prostu w ten sposób wyraziłem swój przeciw. A identyfikuje się pan z tymi tutaj hasłami? Nie, ja uważam, że demokracja w Polsce nie jest zagrożona absolutnie. Te komitety, które powstały,
zostały, to są komitety za pieniądze, nie wiem kogo, ale za pieniądze. Ci ludzie są sterowani, ci ludzie nie mają własnego zdania po prostu, bo jeśli by nie było demokracji, to na pewno by nie mieli prawa tutaj się zebrać, demonstrować, śpiewać po prostu, tylko władza, jeśli by była rzeczywiście niedemokratyczna, inaczej by z nimi by postąpiła, tak jak postępowała w latach 80. Kocha ludzi, jestem osobą koncyliacyjną. Mamy młodą demokrację, dzięki temu Pawłowski może nas zagłuszać, ale na tyle nie jest silny, bo mamy bardzo dobre nagłośnienie i dobry mikrofon. Brawo Pawłowski, bo dzięki temu, że jest demokracja, Pawłowski może stać obok nas i swoim głośniczkiem nas zagłuszać. Dzięki temu, że mamy jeszcze demokrację. Co pana tutaj, co pana tak zaniepokoiło, że przyszedł pan zademonstrować publicznie swoje niezadowolenie z tego, co się obecnie dzieje? Zaniepokoiły mnie ostatnie działania Prawa i Sprawiedliwości, który próbuje chyba zdemontować system naszego kraju. Działania odnośnie Trybunału Konstytucyjnego, odnośnie NATO, odnośnie podziału Polaków. Bardzo zaniepokoiły mnie też próby podziału Polaków właśnie przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który przed świętami próbuje jeszcze burzyć Polaków. Czuje pan się tym gorszym sortem? Oczywiście. Jako radny również wystawiłem tabliczkę z napisem najgorszy sort Polaków, bo taki czuję się w ocenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nie powiem zmuszona, bo przyszłam tu z ogromną ochotą. Uważam, że taki jest mój obowiązek jako obywatelki tego kraju, bronić demokracji. Nazywam się Donata Kaduri. Żeby było jasne, wszyscy tu mamy twarze, wszyscy mamy swoją tożsamość, nie wstydzimy się tego. Bardzo polskie nazwisko wiele osób tak zarzuca, szczególnie ci, którzy mienią się prawdziwymi Polakami. Często mi zarzucają w dyskusjach bardzo merytorycznych, oczywiście argument, że to nie polskie nazwisko. Więc ja pytam, kto jest Polakiem? Kto ma prawo nazywać siebie Polakiem? No takie emocjonujące przemówienie. Znaczy się, powiem tak, że dawno, dawno, dawno nie protestowałem. Pamiętam, kiedy strajkowałem w 80, w 81 roku i ostatnie wydarzenia zmusiły mnie do tego, żeby powiedzieć, że dosyć, nie pozwalam na więcej i nikt mi nie będzie mówił, tak jak powiedziałem wcześniej, czy ja mam prawo do biało-czerwonej, czy mam prawo do orzełka w koronie, czy mam prawo do polskiego hymnu. Moja rodzina, tak jak powiedziałem, zapłaciła najwyższą cenę. Jeden dziadek leży na Syberii, drugi dziadek leży w Niemczech, walczył z generałem Maczkiem i nikt mi nie będzie mówił, jakim ja jestem Polakiem. Chcę powiedzieć tak, jak nie było demokracji, nie było bezrobocia, nie było głodu, nie było rozkradania gospodarki i budżetu. Dziękuję za wysłuchanie. Weźcie się za bezrobocie. Daliśmy głos wszystkim tak naprawdę. Ten pan wyraził swoją postawę. On nie chce demokracji. On mówi... To jest demokracja, dobrze gada. On mówi, że nie chce demokracji, że lepiej by było jak nie... Proszę chwileczkę o głos jeszcze. Żeby nie było poprzedniego ustroju, to ci wszyscy profesorowie, wybitni uczony, co rozkradają budżet, by w chlewach mieszkali. A dzięki tamtemu ustrojowi są profesorami mają dostęp do budżetu i do gospodarki. Rozkradają bez opamiętania. Dziękuję za wysłuchanie. Czy to jest tylko ten jeden taki temat, ta konstytucja, która państwa zaniepokoiła, czy są też inne rzeczy, bo dzisiaj już państwa lider się wypowiadał, że również inne rzeczy też go zaczynają powoli niepokoić. Ja nie będę się wypowiadała w imieniu lidera. Wypowiadam się jako... Jako tutaj, Grudziądzanka. Tak, jako Grudziądzanka, jako obywatelka Polski i obywatelka tego miasta. Tak dla demokracji, tak dla konstytucji. Szanujemy konstytucję. Chcemy, żeby nadal była tą naszą bazą, opoką dla każdego obywatela.
I to wszystko. Nie mamy żadnych innych podtekstów, nie mamy żadnych innych postulatów. Przede wszystkim taki typowy marsz obywatelski. Tak, spotkanie obywatelskie wszystkich ludzi, dla których wolność jest po prostu wartością najwyższą. Powiem to może trochę przewrotnie. Jeśli nie podoba mi się film, to przełączam na drugi, nie namawiam innych osób, żeby też tego filmu nie oglądały. A kto nie jest bez winy, niech się uderzy w pierś. Wszystko. Wobec tego, co się dzieje, naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony, że jest nas tutaj, nie wiem, 200 osób chyba na pewno. Ja żałuję, że nie możecie państwo w tym czasie ze swoimi rodzinami pojechać po świąteczną choinkę. Absolutnie sobie nie przypominam nawet przez jedną minutę takich działań w stosunku do opozycji, jakie dzisiaj opozycja robi, koalicja robi w stosunku do nas. To jest absolutne, zupełne odwrócenie całkowite funkcjonowania demokracji w Polsce. Jesteśmy traktowani jako parlamentarzyści przedmiotowe, bądź co bądź, mamy poparcie również milionów ludzi, a po prostu traktowani jesteśmy obscenicznie przez opozycję. Zamyka nam się usta, nie ma możliwości oddziaływania, nie ma dyskusji, jest po prostu robione wszystko w sposób improwizacyjny. No i widać, no, jest mnóstwo ludzi, fajnie, cieszymy się, że tyle osób. Nie czujecie się podmiotowo? Absolutnie nie czujemy się podmiotowo, czujemy się przedmiotowo, czujemy się tak, że nie możemy przekazywać swojego zdania, nie pozwala nam się, jak wchodzimy na mównicę, nakłada się na nas kary finansowe, tego nie było do tej pory, mam nadzieję, że to się zmieni. Wszystkich, którzy mają niepodważony kraj, proszę wyprowadzić, proszę, gęby są otwarte. Dziękuję bardzo. Dla mnie demokracja jest wartością, wolność jest wartością również. To nie jest tak, że myślę, że PiS programowo we wszystkich kwestiach się myli. Nie o to chodzi. Pewne założenia czy pomysły są fajne. Natomiast jeżeli ktoś robi takie rzeczy, że właśnie tutaj podważa niezawisłość sędziów, kwestionuje Trybunał Konstytucyjny, proszę Państwa, to jest... Ręce opadają. Nie mogę więcej nic powiedzieć, wzruszyłam się. Brawo! Różne osoby tu przyszły, też te, które troszeczkę nabroniły. Tak, ja nie mówię wcale inaczej, żeby było jasne, ja nie neguję w żaden sposób wyniku wyborów. Wiem, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Partia Gowina, przepraszam, zapomniałem nazwę. Ja w żaden sposób tego nie neguję, ja tylko boję się... Taki społeczny, obywatelski wyraz swojej postawy. Dokładnie, ja boję się tych wszystkich akcji, które są dokonywane nocą. Przekonało mnie do tego, żeby przyjść dzisiaj, właśnie wczorajsza czy przedwczorajsza akcja w służbach kontrwywiadu. No Boże, no to już wychodzi poza granice Polski. My narażamy w tym momencie bezpieczeństwo naszego kraju. Tego czynić nie wolno. Jak zaczyna się zabawa wojskiem, służbami... różnymi, które gwarantują bezpieczeństwo naszemu krajowi, to my zagrażamy bezpieczeństwu naszego kraju. To przeważyło szale, że dzisiaj jestem właśnie w tym miejscu. Nie ukrywam, powinien być w łóżku, jestem przeziębiony, ale zdecydowałem, że moje miejsce o tej porze jest właśnie tu na rynku z Grudziądzanami. Naprawdę napawa mnie duma, że Polacy potrafią się zmobilizować do okazania swojego zdania. Zawsze Polacy byli narodem, który czynnie okazywał swoje zdanie. Ale nie tylko ludzie, którzy tu przybyli, są przeciwko temu, co się dzieje. Są też ludzie, którzy nie mogli tu teraz przybyć, ponieważ są teraz zajęci pracą, nie mają teraz czasu. Jest nas naprawdę znacznie więcej. Chciałam też powiedzieć, że nie mogę patrzeć na to, jak pewna partia próbuje wbić klin między Polaków. Próbuje nas poróżnić, próbuje pokazać, że Polacy dzielą się na lepszych i gorszych. Wszyscy jesteśmy członkami tego samego narodu. Powinniśmy bronić demokracji i instytucji, które ją reprezentują. Na przykład Trybunał Stanu, który jest teraz naczelem medialnej historii tego. Ale przyjdzie czas. Tak, Trybunał Konstytucyjny. Bardzo proszę. Kwestia czasu. Brawo! Ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta.